Blok Ekipa to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych animacji na polskim YouTubie. Pierwszy odcinek został przesłany z kanału Spinka Studio 10 czerwca 2013 roku, a serial jest emitowany w telewizji na kanale Comedy Central. Seria wygenerowała bardzo wysokie wyświetlenia, jednak fanów Blok Ekipy zaniepokoił odcinek wstawiony 5 sierpnia 2024 pod tytułem Kakao Cieć. Pod odcinkiem pojawiły się negatywne komentarze, a na końcu odcinka pojawiła się scenka z wiadomości reklamująca nową grę, która ma powstać pod koniec jesieni, jednak nie to zaniepokoiło fanów kultowego serialu. W dolnym pasku wiadomości pojawił się napis: Blok Ekipa się kończy. Czy jest to tylko plotka, czy znak od producenta? Na te pytania postaram się wam dzisiaj odpowiedzieć. Przerywamy program, aby nadać ważny komunikat. Otrzymaliśmy właśnie niepokojące informacje z warszawskiego Grochowa, gdzie zaobserwowano szokujące zachowanie części mieszkańców dzielnicy. Co dokładnie się tam dzieje? Przekazujemy teraz głos naszemu reporterowi. Halo, halo, Witoldzie! Dzień dobry, ja jestem Witold Śruta, a twoja stara leży w krzakach na pruta. Ale czy aby na pewno? Na Grochowie faktycznie dzieje się coś naprawdę niezwykłego. W ostatnim czasie odnotowano tutaj znaczący spadek sprzedaży alkoholu, co miejscowi zdążyli już okrzyknąć... tragedią, no. Porozmawialiśmy z mieszkańcami, aby dowiedzieć się więcej. Tam, nic tu się specjalnego nie dzieje. Ludzie coś tam mówią o tej całej alkoholipsie, ale ja tam nie wiem, o co chodzi. Po prostu przestałem robić na odpierdol i tyle. Same plusy. I klient zadowolony, i wszystko uczciwie z fakturką. Zaraz, zaraz, co kur... Jak szanowni państwo widzą, sprawa jest poważna. Odnotowano także liczne bijatyki, zakłócanie spokoju i ogólne akty chuligańskie. Nie jestem fighter. To taki odpierdolu majster. Ulicy fighter. To by było na tyle, oddaję głos do studia. Elo mordy i wariaty, tu Spejson! Przejmuję ten program, bo mam dla was mega ważne info. Potrzebujemy waszej pomocy, żeby załatwić tę całą alkoholipsę. Dołączcie do nas na Steamie, to taka platforma z gierkami na komputer. Akcja startuje tej jesieni, albo pewnie bliżej zimy. Elo! Wielu z was powie pewnie, że ta przerwa Blok Ekipy jest spowodowana grą o serialu. Jednak grę nie tworzy Spinka Studio, czyli Walaszek. Jednak skoro powstaje gra, to dlaczego serial miałby się kończyć? Otóż Blok Ekipa się nie kończy. Teoria jest taka, że twórca Blok Ekipy nie ma czasu na tą serię, ponieważ powstaje teraz nowy sezon Egzorcysty. Napiszcie w komentarzach, czy ta teoria się sprawdzi. Siema.